Ostatnimi czasy w środowiskach ekspertów do spraw stosunków międzynarodowych oraz globalnej ekonomii możemy zaobserwować znaczne ożywienie dyskusji wokół pewnego niewielkiego państwa położonego na zachodnim Pacyfiku, który zdaniem wielu w niedługiej przyszłości być może stanie się nowym członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Mowa tu o Timorze Wschodnim, kraju tak samo intrygującym, jak i egzotycznym dla szerokiej rzeszy obywateli państw europejskich. W tym odcinku serii Porozmawiajmy o Pacyfiku chcielibyśmy nakreślić, jak na przestrzeni lat przebiegał proces akcesyjny Timoru Wschodniego do ASEAN-u oraz jak rysują się jego realne szanse na dołączenie do organizacji w przyszłości. Przede wszystkim nasze dywagacje powinniśmy zacząć od krótkiego zarysu historii tego młodego, aczkolwiek naznaczonego bolesnymi doświadczeniami kraju. Do 1975 roku Timor Wschodni funkcjonował pod nazwą Timor Portugalski, będąc jednocześnie kolonią pod administracją portugalską od czasu jego odkrycia przez europejskich żeglarzy w XVI wieku. W okresie kolonialnym głównymi surowcami eksploatowanymi przez kolonistów były drewno sandałowe oraz kawa. Tuż po ogłoszeniu niepodległości, po dwumiesięcznej wojnie domowej, terytorium kraju zostało szybko opanowane przez armię graniczącej z nim Indonezji, która rozpoczęła trwającą ponad 20 lat okupację. Był to kolejny krwawy okres w historii wyspy, podczas którego dochodziło do regularnego gwałcenia międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka, między innymi pod postacią odbierania rodzinom Timorczyków dzieci, masowych ulicznych egzekucji, eksterminacji mniejszości chińskiej czy też przymusowej sterylizacji mieszkańców. Warto w tym miejscu wspomnieć, że okupacja Timoru przez siły indonezyjskie spotkała się z cichą aprobatą USA, które zapatrywały w ruchach niepodległościowych Timorczyków wrogiej działalności ZSRR. Dopiero lata 90. przyniosły wiatr zmian, dających podłoże do odzyskania utraconej wolności. W 1996 roku świat docenił starania liderów niepodległościowej opozycji timorskiej poprzez przyznanie im pokojowej Nagrody Nobla. A w 1999 roku podpisane zostało porozumienie między Indonezją a Portugalią, na mocy którego w przeprowadzonym referendum większość mieszkańców opowiedziała się za secesją wyspy. Ostatecznie. Po interwencji sił pokojowych ONZ w 2002 roku Timor Wschodni uzyskał pełną niepodległość szeroko uznaną na arenie międzynarodowej. Od początku istnienia kraj borykał się z wieloma problemami wewnętrznymi pokroju szalejącej korupcji, uzależnienia gospodarki od wydobycia ropy naftowej oraz pomocy międzynarodowej, czy też skrajnie niskiej stopy życia mieszkańców wsi, stanowiących połowę mieszkańców całej wyspy. Pomimo to władze postawiły sobie za cel dołączenie nowo powstałego państwa do wspólnoty ASEAN. Niedługo po ogłoszeniu niepodległości Timor Wschodni uzyskał status wewnętrznego obserwatora przy organizacji ASEAN oraz dopuszczono go do udziału w sesjach otwartych szczytów przywódców organizacji. Zaskakująca może tu być postawa Indonezji, kraju jeszcze do niedawna szerzącego terror okupacyjny pośród mieszkańców wyspy, obecnie zaś gorącego orędownika dołączenia Timoru do wspólnoty. Był to ogromny sukces timorskiej dyplomacji, a przynajmniej w taki sposób odbierały go władze centralne w stolicy kraju, Dili, ponieważ zgodnie z założeniami karty ASEAN status ten przyznawany jest jedynie krajom, które w przyszłości mają szansę na dołączenie do stowarzyszenia. W 2007 roku podpisany został Traktat o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Miało to zwiastować rychłe wstąpienie Timoru w szeregi wspólnoty największych graczy na arenie Azji Południowo-Wschodniej. Niestety, pomimo starań władz w Dili, takich jak otwarcie w 2009 roku Narodowego Sekretariatu ASEAN oraz współorganizacji wielu przedsięwzięć wspólnoty, status Timoru Wschodniego jako członka ASEAN w dalszym ciągu pozostawał nieustalony. Jakie zatem przeszkody stanowią tak znaczne utrudnienie dla akcesji Timoru Wschodniego do ASEAN? Pierwszą z nich bez wątpienia są dalsze braki w pełnej państwowości kraju, takie jak zakładanie ambasad czy chaos legislacyjny. Drugą,
w ocenie wielu ekspertów ważniejszą jest instytucjonalno-infrastrukturalna niewydolność państwa oraz braki zasobów ludzkich, zdolnych sprostać wymaganiom, jakie niesie za sobą uczestnictwo w tak złożonej organizacji, jaką jest ASEAN. Nie bez znaczenia pozostają również z pewnością uprzedzenia na tle historycznym, jakie w dalszym ciągu zakorzenione są w liderach krajów grupy. Należy pamiętać, że partyzantka niepodległościowa Timoru Wschodniego w czasie okupacji indonezyjskiej mimo wszystko aktywnie korzystała z pomocy ZSRR, a jej bazą ideologiczną, poza komponentem narodowo-wyzwoleńczym, był również komunizm. Kolejną przeszkodą jest również słabo rozwinięta gospodarka państwa, której PKB w chwili akcesji wynosiłoby zaledwie 15% najsłabszej gospodarki spośród państw ASEAN – Laosu. Wymuszałoby to zatem z pewnością na państwach grupy obowiązek aktywnego i znacznego wsparcia finansowego Timoru, czego nie są w stanie zaakceptować niektórzy przywódcy. Problemem pozostaje również uzależnienie kraju od wydobycia ropy naftowej z ich przybrzeżnych szelfów, ponieważ w razie wyczerpania ich zasobów pociągałoby to za sobą trudną sytuację ekonomiczną oraz zapewne niepokoje wewnętrzne nie tylko dla Timoru, lecz również całego organizmu wspólnoty. Pomimo to, na przestrzeni ostatnich kilku lat Timor Wschodni poczynił wiele zmian mających na celu usprawnienie jego administracji oraz poprawę warunków życia. PKB kraju z roku na rok jest powiększane, prawodawstwo zostało ostatecznie skonsolidowane, a reformy władzy przeprowadzone w duchu liberalizmu zagwarantowały mu w 2016 roku status najwyżej rozwiniętej demokracji w Azji. Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować za uwagę. Raport został przygotowany przez Koło Państw Obszaru Pacyficznego. Zachęcamy do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz obserwowania K-popu na innych mediach społecznościowych.